bardziej ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na nowy haul lumpeksowy. No i oczywiście znowu to jest taki zbiorczy haul, czyli z różnych sklepów, z jakichś wyprzedaży, z jakichś nowych towarów. Także co tam pamiętam, to Wam powiem. A resztę to wiedzcie, że tym razem moje najdroższa rzecz to jest płaszcz dzisiaj, który jest mój. Pozbyłam się też kilku płaszczów na rzecz sklepu, bo okazało się, że naprawdę mam tyle rzeczy po wyjęciu tego. Jeszcze dokupowałam w zeszłym roku pod koniec sezonu jakieś płaszcze, kurtki, że już naprawdę nie mam gdzie tego wieszać, ale kupiłam nowy płaszcz, bo stwierdziłam, że nie mam nic jasnego w sumie na zimę. No więc zobaczycie dzisiaj ten płaszcz i ten płaszcz był najdroższą rzeczą w dzisiejszym holu. Reszta rzeczy są w różnych cenach, niektóre były też z nowych towarów, także mam nadzieję, że się Wam spodobają, zapraszam na ciąg dalszy, no i oczywiście, że zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, bardzo mi zależy na zasięgach, więc proszę pomóżcie i zasubskrybujcie oraz koniecznie wciśnijcie polubienie na filmiku. Pewnie się dziwicie, czemu wyglądam teraz inaczej. Taki pech, że po prostu skasowałam sobie niechcący cały film, który nagrałam, tylko wstęp nagrałam, jak widzicie, no i już stwierdziłam, że nie będę udawać, tylko już zostaję w kolejnej nowej stylówce i pokażę Wam po prostu te rzeczy. Na szczęście nie skasowały mi się stylizacje, bo to jest najbardziej pracochłonne. Ale przechodzimy do rzeczy, kochanie, dosłownie. No i najpierw Wam pokażę coś, co kupiłam dla siebie i to jest mega super rzeczą vintage. W ogóle na sobie mam też nowe buty, już się Wam cofnę. Takie właśnie loafersy, które są, słuchajcie, teraz najmodniejszymi butami tej jesieni i będę Wam pokazywać je też właśnie w stylówkach na jesień 2022. Teraz są modne takie bardzo mocne te loafersy, ale takie klasyczne też jak najbardziej są w trendach. To mają tutaj z takich trendów łańcuchy z przodu takie fajne i są białe. Co teraz pasuje mi do wielu stylówek, bo mam trochę tych białych bluzek, a mówiłam kiedyś, że nie lubię białych butów, nie wiem czy pamiętacie. Kto pamięta, to sobie może teraz się po cichu pośmiać, bo mówiłam, że nie wiem czy kiedyś mi się spodobają białe buty. Natomiast człowiek się uczy całe życie. Nie mówię, że to jest mój ulubiony rodzaj buta, ale czasem te białe buty wyglądają tak fajnie, takie robią taką czystą stylówę i to mi się podoba. Natomiast takie wysokie do kostki, takie bardzo wielkie, mocne mi się nadal nie podobają, ale te są super, są ze skóry i słuchajcie, już Wam mówię, Bibba Norway, norweskie buty ze skórki, pokażę Wam tu blisko, kosztowały 3 dyszki, no nie super tanio, ale są nowe, zobaczcie, jak na nowe buty to jest bardzo tanio. Tu jest napisane w środku, że to jest 35, słuchajcie, w żaden sposób, bo ja mam 37 i normalnie w nie wchodzę i wcale nie mam dyskomfortu. Tak wyglądają. Uważam, że to był super zakup i no i takie klasyczne loafers zawsze się przydadzą do, tak jak mówię, do stylówek. Troszkę są za białe do tego golf, ale się nie przejmujemy. I teraz pokażę Wam tą perełkę. Się ubiorę. Kaszmirowy szal oczywiście musi być, bo w jesieni będzie zimno. I teraz znowu coś w nowych trendach, kochani. Co Wam przypomnę za kilka dni w filmiku. Przepiękny, oversize'owy płaszcz. To jest płaszcz z lat 80., ale ja się tym w ogóle nie przejmuję. 100% wełna, wiskozowa podszewka i trochę śmiesznie te doły tych spodni wyglądają do tego, ale ja będę nosić do tego kozaki, które zaraz zobaczycie też w stylówie, w przebitce. Natomiast zobaczcie, jaki piękny płaszcz wiodełkę z takiej grubej wełny, z takiego tweedu w stylu angielskim. Mi się tak strasznie spodobał ten płaszcz. W ogóle ma świetny krój, ma trochę taki oversize, ale nie jest przytłaczający. I uważam, że po prostu jest mega, mega, mega. Niestety kosztował aż 60 zł. Nie, oczywiście to jest nic za płaszcz z wełny. Kochani, nawet jakby kosztował 160, to bym go kupiła, bo nie miałam jasnego płaszcza i uważam, że jest po prostu super, mega ekstra. No i pasuje mi do wielu rzeczy, do tych właśnie stylówek takich w brązach, w beżach, z jasnymi rzeczami.
Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podobam w tym płaszczu. Ja uważam, że jest po prostu superowy. No, pokażę Wam tu jeszcze wykończenia. Widać, że wszystkie guziki są kieszenie i ten materiał wcale nie jest zniszczony w ogóle. Zobaczcie, tutaj jest meteczka. Nie będę Wam pokazywać tam metki ze składem, no bo tak jak mówię, 100% wełna, tutaj jest gdzieś metka, o, widzicie? No i tak jak mówię, 100% wełna, podszewka 100% wiskoza. Nawet jest znaczek wełny, jeśli to będzie widać, to super, jak nie, to musicie mi wierzyć na słowo. No i jak mówię, zobaczycie ten płaszcz w stylówie też w trendach sezonu. Kochani, no to przechodzę dalej, zdejmę sobie ten szalik, bo jest trochę ciepło tym razem tutaj, jest cieplej niż ostatnio jak nagrywałam. Kupiłam przepiękne perełki, zastanawiam się, czy któreś sobie zostawić, koniecznie mi poradźcie, bo wiecie, ja mam problem teraz z wyborem, mam dużo rzeczy, ale czasem fajnie coś wymienić, a mogę w zamian oddać coś innego, co już mam, żeby sobie po prostu trochę odświeżyć garderobę. Pokażę Wam teraz piękny żakiet, który jest na mnie za duży, więc to jest żakiet dla Was. Zapowiedź już live'a najbliższego, bo właśnie będziecie mogli sobie ten żakiet u nas kupić. Już ma metkę nawet. Słuchajcie, to jest żakiet Biby. Zobaczcie, jest Biba. Także super, super fajna marka, taka kultowa marka, założona przez Polkę w Londynie. Kto nie widział, to może sobie obejrzeć filmiki na temat lat 60. Ja mam taki filmik o modzie retro na lata 60. Tam jest o historii mody, trochę o firmie Biba, o marce Biba. No, jest przepiękny. Zobaczcie, jak on leży, nawet mimo, że to nie jest mój rozmiar, to ten żakiet po prostu już i tak leży. Trochę jest tu jeszcze wymięty, ale to się zmieni. Spokojnie. Zobaczcie, jakie ma detale w ogóle. Moim zdaniem to jest M-ka albo nawet L-ka, ale oczywiście wymiary będą podane w live'ie. Tak wygląda. Przepiękna judełka. Zobaczcie z bliska, jak to pięknie wygląda. Jakie ma guziki metalowe. To jest metal. To nie jest plastik pomalowany, tylko metal. I tu ma aksamit na mankietach. No śliczny, naprawdę piękny odcień też beżu, taki chłodny. No i to jest przepiękne tutaj, ten detal. Tutaj też ma właśnie ten aksamit i w ogóle no jest naprawdę superowy. Ja mam tutaj, on jest chyba L-ka, wiecie? Mam tu propozycję do takiej spódnicy 38 marki Wiz z zamszu. Nie będę tego mierzyć, bo to jest wszystko na mnie za duże i za bardzo się tego nie da tak uformować, żebym wyglądała w tym dobrze, bo po prostu się to marszczy na mnie. Pokażę Wam tak poglądowo, że ta spódnica, o, to jest taka wąska spódnica, tego typu spódnica albo spodnie brązowe, czy zamszowe, czy kremowe, tak jak u mnie, super by wyglądały do czegoś takiego. To jest przepiękna, jak nówka spódnica, słuchajcie. Rozmiar 36, ale ja Wam potem podam wymiary. Na mnie jest tak minimalnie za dużo, ale jeżeli ktoś ma taką małą M-eczkę, to będzie super i jest przepiękna. To jest kolejna właśnie rzecz, którą chciałam Wam pokazać. Zobaczcie, ma takie stebnowania i w ogóle jest jak nowa. Jakby nigdy nie była noszona. Serio. Tutaj jest metka Wii. Marka Wii to jest bardzo dobra marka, jakościowa marka, wcale i też się cenią. I zobaczcie, jakie ma śliczne. To jest taki też chłodny brąz. Taki czekoladowy brąz, a taki chłodny, nie ciepły. Jak ktoś ma chłodny typ urody, lato na przykład, to mu będzie lepiej w takim brązie. No, przepiękna spódnica, słuchajcie. Także będzie też w live'ie, pokażę Wam i ten żakiet, i to, i będziemy jeszcze o tym tam coś mówić więcej. Także te dwie rzeczy, moi drodzy, będą kupione są dla Was, bo strasznie mi się spodobały, uważam, że są po prostu przepiękne po prostu. Kochani, no i Biba w ogóle, więc jeżeli na kogoś jest dobry, już Wam mówię skład konkretny i rozmiar. To jest 40, no chyba to jest 40 rzeczywiście, 70% wełna, 30% poliamid i ten aksamit jest z bawełny. I sztuczna podszewka jest. No, ale to jest do przewidzenia, bo
bo niestety no, dużo podszewek jest albo z wiskozy, albo z poliestru. Natomiast no, zobaczcie, jak jest wykończona ta podszewka. To jest zupełnie inna sprawa. Popatrzcie, jaka piękna różowa podszewka z taką lamóweczką jeszcze. To jest naprawdę uszyte. Patrzcie, to nie jest uszyte jak chińskie tam dziadostwo, które po prostu jest byle jak odszyte od spodu, tylko to jest wszystko wykończone, zapasowe guziczki, no jak nowy żakiet, jak nowa spódnica, wszystko jak nowe. Kochani, pokazuję Wam jeszcze drugi żakiet w bardzo podobnym stylu, ale ten żakiet jest też M-ka w sumie, tak. I też jest już wyceniony, bardzo podobny styl, jak mówię, i pokażę się Wam w tym żakiecie, bo on jest trochę mniejszy na mnie w stylówce. To jest, kochani, też 60% wełna, ten żakiecik, taki dłuższy żakiet. Zobaczcie, też piękna jodełka, też aksamit tu. A z tyłu ma takie guziczki, taką klapę z guziczkami. On jest w stylu jeździeckim, nie końskim, jak to kiedyś powiedziałam. I było to naprawdę zabawne. Zobaczcie, przepiękny. No i na mnie jest za szeroki w biodrach, więc jeżeli ktoś ma taką trochę bardziej biodrzastą figurę albo ma M-kę, i jest właśnie szczupły, a chciałby sobie trochę dołożyć objętości, takiej kobiecości, no to to jest idealny krój, bo zobaczcie na mnie, jak to się tam układa. On się tak przez te poły tu z tyłu, tak się trochę rozszerza na biodra, lekko, i robi się taka figura klepsydry. Emeczka, czyli ten obydwa, tamten to jest L-ka, więc bardziej, 40 to jest bardziej L, tak. Takie ML w zasadzie, bo to jest tak na pograniczu, natomiast ten jest zdecydowanie M-ka. Przepiękny kolor jeansowy. Jeszcze raz Wam tu pokazuję z bliska. Mnie się mega ten kolor podoba. Jest prześliczny. No i jest taki fajny, jest troszkę może na wyższą osobę, bo jest taki dłuższy lekko i by super wyglądał do jeansów takich ciemniejszych, moim zdaniem. Byłaby taka stylowa naprawdę angielska. Kochani, idziemy dalej. Perełek nie koniec. Pokażę Wam teraz bluzkę, która już jest taką zapowiedzią trochę takich świątecznych stylówek. Będziemy mieć cały taki dział, już tak od listopada, taki wieszak, gdzie będą rzeczy takie świąteczne, sylwestrowe, karnawałowe trochę. No i zobaczcie, przepiękna bluzka z wiskozy. Pokazuję się tam Wam w stylówce z tą bluzką za chwilę. Ale zobaczcie, takie trochę bufiate rękawy, jak teraz są bardzo, bardzo modne. Ona jest taka krótka i szeroka w ogóle, więc fajnie to będzie do spodni wyglądać. Zobaczcie z bliska, jaki piękny materiał. Paseczki i takie wzorki arabskie, to się nazywa, czy tureckie, paisley po angielsku. Prześliczna bluzka, naprawdę. Można ją nosić na czarne body na przykład, bo ona jest taka przejrzysta, ale jak macie body albo taki obcisły czarny podkoszulek, to na wierzch. Nawet można potraktować jako żakieci albo narzutkę. A ja sobie to po prostu związałam tutaj i wygląda wtedy sexy. Można troszeczkę brzuszka pokazać, na przykład do spodni. Ja tam mam w ogóle spódnicę, tą vintage z tafty jedwabnej. No ale ta bluzka jest naprawdę, naprawdę piękna i ona jest taka oversize, bo tutaj jest M-ka, ale spokojnie na L-kę też będzie dobra, na przykład właśnie na święta, na Sylwestra. Śliczny ciuszek, naprawdę piękny, Zara. Jak mówię, 100% wiskoza będzie też dla Was dostępny. Jak widzieliście, ja mam bardzo podobny komplet, więc nie zatrzymuję sobie już czegoś, co jest praktycznie takie samo. Kochani, idę dalej. Teraz pokażę Wam taki komplet, jakby kostium trochę. Patrzcie, spódniczka z Zary, Zara Basic SK36, trochę taka w formie literki A. I do tego mam super rzecz, która jest na wierzchu, nie ta pod spodem. Żakiet marki Simple, wiecie, że ta marka się zamyka, więc w ogóle zacznie to być unikat niedługo, 36 również, Creative Product, jak oni tu piszą, przesuperowy żakiet, w takim stylu angielskim też i uważam, że patrzcie, że te dwie rzeczy do siebie, to można stworzyć z tego po prostu kostium taki w super marki. Spódnica i do tego żakiet w roli kostiumu. Naprawdę, to jest, zobaczcie, to są identyczne kolory i jakby w tym żakiecie występuje element tego wzorku też. Więc normalnie możecie sobie to u nas kupić jako kostium. I ja to będę raczej sprzedawać jako kostium, bo nie noszę takich biurowych rzeczy, więc nie będę sobie tego zatrzymywać, ale mi się to mega podoba i to jest naprawdę bardzo, bardzo jakościowe. Pokażemy Wam to oczywiście już wymierzone w live'ie. Bardzo, bardzo fajna rzecz i jestem mega zadowolona, że udało mi się taki zestaw stworzyć.
bo właśnie fajna jedwabna bluzka na przykład do tego, albo nawet pod koszulek taki, czy takie body i jest już super strój do pracy. Słuchajcie, a jeszcze pokażę Wam, jakie ten żakiet ma tu detale z tyłu. Tutaj ma takie marszczenie. On jest troszkę za długi w stanie dla mnie, bo ja mam krótki stan, a długie nogi. Ale jest taki właśnie zwężany, no i ma piękny, piękny krój, naprawdę, superowy. Zestaw bardzo markowy, głównie żakiet markowy jest, w rozmiarze 36, więc niewielkim. Jeszcze z takich mniejszych rzeczy to pokażę Wam spódniczkę, jaką sobie kupiłam, jest przesuperowa. To już jest na pewno dla mnie i zobaczcie, tam jestem w stylówce, normalnie golf i ta spódniczka. Ona jest taka sportowa. Co jest takiego super w niej? Jest pikowana i to jest cudowny materiał. Słuchajcie, Designer Remix Charlotte Eskilsen. Już Wam pokazywałam to, tą projektantkę. Już mam od niej sukienkę jedną. Rozmiar 36, mój rozmiar. I pokażę Wam, jak super skład tu jest. Już. 48% wiskozy, 25% wełny, 15% jedwabiu i 12% bawełny. W ogóle ani grama sztucznego i zobaczcie, no miks z jedwabiem i z wełną, kto by powiedział w takiej spódniczce na lato i ma podszewkę też. Ta podszewka jest z wiskozy. O, zobaczcie. Jest przesuper, patrzcie, z tyłu ma kieszonkę. No po prostu jestem zakochana w tej spódniczce. Do tych sportowych takich rzeczy, do białych lakostów, na tenisówek lakostę na lato będzie boska po prostu. Jestem mega zadowolona z tej spódniczki. Jest naprawdę śliczna po prostu. Także super. Super, super. Kupuję też dla siebie, jak widzicie, bo czasem jest coś takiego, co do mnie bardzo przemawia. No i teraz perła nad perłami, moi drodzy. Ten żakiet, który kupiłam dla Was do sklepu, ale cały czas się biję z myślami, czy sobie go zostawić, bo mówiłam Wam już, że teraz są te trendy, gdzie takie bardzo oversize'owe rzeczy są modne. To jest dla mnie za duże, ale jest w takim kroju tak fajnie uszyte, że tak, powiem Wam, że tak bardzo mi nie przeszkadza, że to jest duże. No i co to jest, słuchajcie, to jest żakiet rozmiarze 40 by Karl Lagerfeld, marka Karla Lagerfelda. Super jakości, 100% wełna, oczywiście 100% wełna. Podszewka, patrzcie jaka piękna. Nie no, jest po prostu piękny. Kto trafi na swój rozmiar i na swój styl, to będzie miał mega rzecz na jesień. W dodatku w takich przepięknych kolorach jesiennych. Ja tam zrobiłam stylówkę w sklepie wczoraj, bo się nie mogłam już powstrzymać. No i zobaczcie jak to wygląda. Jeszcze z taką torebką, która też jest u nas w sklepie i pokażemy ją Wam w live'ie. Tak to mierzę, bo do tych spodni, do kolorystyki nawet pasuje, więc pokażę się Wam. Po prostu te kolory są zachwycające, są przepiękne. Zestawienie tego musztardowego, śliwkowego, zieleni i granatu, no przepiękne. No i trochę jest za duży na mnie, jednak wydaje mi się, że o rozmiar, koniecznie napiszcie, koniecznie mówcie, czy uważacie, że jest dużo za duży, bo na przykład tam w sklepie miałam, co tam miałam, takiego krótkiego coś, że nie przeszkadzało mi to za bardzo, że jest taki oversize. Jeżeli bym miała do tego sukienkę, spódnicę krótką albo takie shorty krótkie pod spód i rajstopy, to nie przytłacza ten żakiet aż tak, ale... Jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo zachwycony i chciałby go kupić, to oczywiście odsprzedam. Tak czy inaczej myślę, że go sprzedam, bo kupiłam go dla Was. Ale no zobaczcie, Karl Lagerfeld. Wełna. Długi, piękny żakiet w super modnym kroju. Dwurzędowy, więc tym bardziej jeszcze modny. Po prostu, no to jest żakiet jak teraz z wybiegów z tego roku, no bo takie właśnie oversize'owe, jakościowe rzeczy można zobaczyć na wybiegach projektantów właśnie w tym roku, więc wow, jest po prostu idealny. Zobaczcie ten materiał, on ma jeszcze taki fajny włosek i w ogóle nie jest zniszczony, jest jak nówka. No zachwyt, po prostu zachwyt, jest przepiękny. No to jest moja taka perła. No i ta torebka, o której Wam mówiłam, była tam przez chwilę w tej stylówie, także zobaczcie sobie jak to wygląda. Moi drodzy, no jeszcze jedna rzecz, a mianowicie taki sweterek przesuperowy, który też zamierzam dać do sklepu, bo mam dwa bardzo podobne. Rozmiar 40, to jest taki
Niektórzy nie lubią słowa bolerko, ale to jest coś takiego, taka narzutka na górę, na przykład do sukienki czy do spodni z wysokim stanem, do spódnicy z wysokim stanem Extra, marka Jones, w idealnym stanie z angorki. Naprawdę to jest świetna rzecz. Zobaczcie, ja tam mam to założone tak po prostu na stylówkę, żeby Wam pokazać, ale uważam, że to jest prze rzecz po prostu. Piękna. Ciekawa jestem Waszych opinii, ale zobaczcie, nic tu nie jest. To jest bardzo grube, cieplutkie. Jak na przykład byście mieli Sylwestra, czy jakąś imprezę nawet i macie ciemne ciuchy, czy w święta, czerwona sukienka, coś takiego od świętego i coś na wierzch, taki cieplutki sweterek, który nie zakryje Wam stroju, tylko właśnie robi tylko tutaj na ramionach u góry takie ocieplenie, no to jest mega rzecz. Ja bardzo doceniam takie rzeczy, bo czasami rzecz pod spodem, czy sukienka, czy spodnie, czy pas u spódnicy, czy u spodni jest tak ładny, że szkoda zakrywać tego, a to jest tylko taki ocieplaczyk. To jest takiego coś fajnego na zimę i jesień, żeby nam było przytulnie, a żeby nas nie zasłoniło. Tak jak na przykład ten żakiet od Karla Lagerfelda, który właśnie ma taką funkcję zasłonięcia. Kochani, na dzisiaj to tyle na ten haul. Zapraszam Was bardzo serdecznie już na trendy za kilka dni. Mam nadzieję, że będzie fajny filmik, bo się przygotowuję już od jakiegoś czasu do tych trendów. Także serdecznie zapraszam i kochani, piszcie, co Was szczególnie interesuje w trendach. Jeszcze wezmę to pod uwagę, bo jeszcze będę miała 2 dni i być może jeszcze pokażę Wam coś, co by Was tam ciekawiło z najnowszych trendów. A tymczasem do zobaczenia już jutro w live'ie o godzinie 19 i pokażę Wam dużo fajnych, pięknych rzeczy, które mam w sklepie. Zapowiemy też nowe live, bo będziemy mieć rzeczy w większych rozmiarach, których długo szukałyśmy dla Was. Także będą naprawdę piękne rzeczy i będziemy robić różne zapowiedzi. Kochani, do zobaczenia, cześć, pozdrawiam.